Witam Państwa, Kamil Klimczak, to kolejny komentarz narodowy na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj porozmawiamy o tym, że wraca stary. Co rozumiem pod tym pojęciem, że wraca stare? Proszę Państwa, wiele osób, wiele środowisk wypłynęło na tym, że w roku 2015 przed wyborami, i to się myślę w dużej mierze przysłużyło po pierwsze do sukcesu Prawa i Sprawiedliwości, po drugie też po części do sukcesu te 8 lat temu Kukiz 15. Zapewne Państwo pamiętacie mechanizm relokacji, unijny mechanizm relokacji uchodźców, czy też może należałoby powiedzieć tak zwanych uchodźców. I wtedy, jak Polska długa i szeroka, odbywały się tego typu manifestacje, jak Polska długa i szeroka organizowały je środowiska narodowe, ale nie tylko. Wiele różnych środowisk w tym brało udział. Wypowiadało się bardzo zdecydowanie i radykalnie przeciwko polityce ówczesnego rządu Ewy Kopacz, który na ten mechanizm relokacji wyrażał zgodę. I proszę Państwa, potem rząd Beaty Szydło jakby się postawił, ta sprawa gdzieś tam spadła z agendy, wszyscy byli zadowoleni. Jak się okazuje, drodzy Państwo, do czasu. Otóż został przyjęty przez system właśnie obowiązkowej solidarności przez ministrów spraw wewnętrznych krajów członkowskich Unii Europejskiej na posiedzeniu w Luksemburgu. Chodzi o relokację migrantów przybywających przez Morze Śródziemne do Włoch czy na Maltę, bo proszę Państwa, ten problem, może jego natężenie trochę się zmniejszyło, ale to nie znaczy bynajmniej, że ten problem całkowicie zniknął. Ten problem cały czas jest obecny. I proszę Państwa, wystarcza teraz do przyjęcia takiego porozumienia większość kwalifikowana, i sprzeciw wyraziły Polska i Węgry, a następnie cała reszta była za, więc zostało to przyjęte. Będzie teraz to negocjowane z Parlamentem Europejskim, natomiast jakoś nie wydaje mi się, żeby Parlament Europejski miał to porozumienie zablokować przy tym układzie politycznym, jaki tam funkcjonuje. I może się okazać, że już na początku roku, przyszłego roku, za 6 miesięcy z okładem, ten pakiet wejdzie w życie i zaczniemy dostawać to, przeciwko czemu protestowaliśmy 8 lat temu, czyli kwoty nielegalnych imigrantów z państw basenu Morza Śródziemnego. Zgodnie z propozycją sprawującej prezydencję w Unii Szwecji, państwa będą miały 3 możliwości. Przyjąć migrantów, zapłacić za nieprzyjętych, 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego migranta, proszę Państwa, czyli ponad 80 tysięcy złotych. To nie są małe pieniądze. Albo zdecydować się na tak zwaną pomoc operacyjną. No, proszę Państwa, to by było wszystko fajnie, gdyby nie fakt, że przecież Polska przyjmuje uchodźców, czy tak zwanych uchodźców, ale przyjmuje w każdym razie obywateli Ukrainy, przyjmuje tą imigrację, czy to jest imigracja uchodźcza, czy nieuchodźcza, mniejsza z tym, ale przyjmuje tych ludzi, przyjmuje Ukraińców. No i proszę Państwa, dlaczego nie Polska nie sparowała tego, proponując, no dobrze, ale w takim razie żądamy również kwot dla Ukraińców i zaraz się okaże, że to wy nam będziecie płacić. No ale proszę Państwa, oczywiście polski rząd czy rząd warszawski, mniejsza o semantykę, nie wpadł na taki pomysł, no bo oczywiście nie wypada. No w każdym razie, no tutaj zauważmy, że tu ma być płacone 20 tysięcy euro na osobę, a Unia przekazała 200 milionów euro na ten milion Ukraińców, czyli 200 euro na osobę. No proszę Państwa, to jest coś
To jest coś, że tak powiem, bardzo ciekawego. Notabene komisja proponuje relokację do innych krajów 30 tysięcy migrantów z opcją zwiększenia do 120 tysięcy osób. Nieoficjalnie Francja i Niemcy oczekują relokacji na poziomie co najmniej 35 tysięcy migrantów. Co więcej, władze francuskie są zdania, że 20 tysięcy euro ekwiwalentu za migranta to zdecydowanie za mało. Więc proszę Państwa, no tak wygląda suwerennościowa polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości. W zasadzie bezprawia i niesprawiedliwości, jak to niektórzy mówią. Tak, proszę Państwa, to wygląda. Mianowicie za chwilę będziemy zmuszeni jeszcze, nie dość, że przyjmujemy Ukraińców, to będziemy musieli jeszcze przyjmować jakichś tam nachodźców z południa, z Magrebu czy skądś tam. No, proszę Państwa, no coś, czego pewnie wielu się nie spodziewało. Ja nie jestem jakoś szczególnie zaskoczony, żeby była jasność, ale trzeba powtarzać, jakby uświadamiać tą hipokryzję, z jaką mamy do czynienia, bo hipokryzja to rzeczywiście wyjątkowa. Tutaj nie pierwszy raz, zresztą nie pierwszy to wypadek, gdy rząd PiS-u tak ochoczo broni naszej suwerenności, jednocześnie dostaje od tej Unii Europejskiej cały czas, mówiąc kolokwialnie, po łapach. A z drugiej strony jeszcze dodajmy, że przecież dostając po tych łapach, się dalej uśmiecha i mówi, że musimy być w Unii Europejskiej, ba, prezydent Duda mówił w ostatnim orędziu, jakie to było wspaniałe uczucie 20 lat temu głosować za Anschlussem do Eurokołchozu. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, no ja nie jestem jakoś szczególnie tym całym układem, tym, co tu się wydarzyło, zdziwiony, ale tak samo nie powinni być zdziwieni wyborcy partii rządzącej. Nie powinni być. Bo po prostu to było jakby oczywiste, to było znane już od dawna, od początku niemalże. I teraz mamy tylko potwierdzenie naszych tez, stanowcze potwierdzenie naszych tez w działaniach tego rządu. No, proszę Państwa, chciałoby się powiedzieć Ziobro zaskoczenia, no, ale co to oznacza? No, to oznacza dalsze dociążenie naszego systemu opieki społecznej, naszej gospodarki. No i to może być, nie wiem, no, czy to będzie kamyczek, który poruszy lawinę, ale to będzie kolejny kamyczek do tego, no my już zaczynamy mieć po prostu niespotykane od wielu, wielu lat, od czasów chyba II Rzeczypospolitej, problemy na tle etnicznym, tak? I za chwilę to może możemy dojść do naprawdę, może zacząć dochodzić do naprawdę niepokojących wydarzeń. No już tu są informacje o jakichś napięciach różnych i aktach wandalizmu ze strony roszczeniowych Ukraińców, a jak do tego jeszcze dojdą migranci skądinąd, których widzimy często, gęsto, proszę Państwa, no w różnych tam właśnie, chociażby jeśli chodzi o pracę poprzez te różne prace, które wykonują ci różni ludzie przez te aplikacje, jakieś dostarczanie jedzenia czy aplikacje taksówkowe, to coraz trudniej, proszę Państwa, uświadczyć, i to wiem i z własnego doświadczenia, chociaż rzadko z takich rzeczy korzystam, a i z informacji innych osób, że na przykład no to już w Warszawie uświadczyć Polaka przy takiej pracy to jest jakiś tam wyczyn. Najczęściej, coraz częściej tam są już nie tylko Ukraińcy, ale imigranci z różnych innych miejsc. Polski rząd otworzył, rząd PiS-u, rząd w Warszawie otworzył granicę Polski tak szeroko jak nigdy dotąd, jednocześnie odgrywając hucpę na granicy białoruskiej, jak to broni tej granicy, podczas gdy z innych kierunków ci imigranci wlewają się bardzo szerokim strumieniem. I tu już nie mówię tylko o Ukraińcach, ale chociażby o imigracji z Dalekiego Wschodu. Proszę Państwa, dzięki prawicowemu, katolickiemu i narodowemu, oczywiście te wszystkie sformułowania w cudzysłowie zostawiam, rządowi Prawa i Sprawiedliwości, będziemy mieli tutaj zaraz
pełne multikulti. Takie są fakty. I pytanie, czy wyborcy przyjmą to przed wyborami do wiadomości, czy też nie. Ja się obawiam, że nie, no ale jak będzie czas, pokażę, proszę Państwa, kolportujmy tę informację, póki jeszcze do rozstrzygnięć wyborczych nie doszło. To tyle na dziś, dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, to proszę o łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i wsparcie kanału. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.